Dzisiaj jesteśmy w siedzibie firmy G-Technic, marki produkującej chemię, która jest bardziej chemią detailingową, która słynie bardziej w branży motoryzacyjnej, a rzadziej w rowerowej, ale może dzisiaj się to zmieni za sprawą tego filmiku. Jak widzicie, mam tutaj swojego NS-a i troszkę opowiemy sobie o tym, jak zrobić warstwę kryjącą z ceramiki na ramę, co ona daje, jak bardzo zabrudzenia potem z tego spływają i jakie są wszystkie zalety takiego zabiegu. Na sam koniec tego odcinka będziemy jeszcze to testowali po paru dniach jazdy i zobaczymy faktycznie, jaki jest tego efekt. Tutaj mamy przestrzeń, gdzie jakby przeprowadzamy klientów. W ogóle to super biuro tam jest, tam te samochodziki. Tak, to no, tak jest. O kurde. A tutaj mamy przestrzeń, gdzie no właśnie nasze core biznesu, czyli kosmetyki dla samochodów, a to jest nasze wzorcowe studio na całą skalę Polski, gdzie po prostu pokazujemy i też realizujemy usługi autodetailingu, zabezpieczenia tymi powłokami. Więc tutaj przyjeżdżają klienci, którym zależy na najwyższej jakości i najlepszym wykonaniu, bo taki zabieg trwa 2, 3, 4 dni, prawda? Żeby całe auto pokryć. Żeby całe auto, tak, widzisz, są drzwi pootwierane, bo we wnętrzu każda powierzchnia szklana, lakierowana czy ze skóry stworzeń sztucznych jest pokrywaną powłoką. W takim aucie. Tak. Nie dziwię. Wiesz, masz używane samochody. No. Rocznik, ja już nie pamiętam, ale zgaduję, że 8, czyli 2008. I masz prosto z salonu, tak? Gdzie po prostu klienci, jak wyjeżdża z salonu, no to mogą mieć już od razu te powłoki, które niwelują brudzenie i konserwują, wydłużają żywotność tego. No i też mega się błyszczą. No błyszczą się bardziej niż takie nowe samochody. On już jest przed nałożeniem, czy po? Panowie, on jest w trakcie. Tutaj mamy już speca. Tak, to jest akurat rower taki właśnie też, na którym nagrywaliśmy filmy promocyjne. No i potem sobie weźmiemy wszystkie te akcesoria i przejdziemy przez proces na twoim samochodzie, prawda? Z rowerami jest tak, że zawsze mówimy po prostu nałóż na swój rower. Samochodami nałóż na maskę, no bo wtedy każdy podchodzi do samochodu, widzi tą maskę i mówi, no sam się przekonasz. Bo produktów podobnych czy rozwiązań, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że no, rower może nawoskować. Ale to nie da takich korzyści, takich wartości, takiego efektu, jak to jak się nałoży powłokę. No to właśnie jakie są te korzyści? Dlaczego warto położyć tą powłokę na rower? No pierwsza rzecz jest to, że jak lubisz, jak twój rower ładnie wygląda, no to chcesz, żeby on tak wyglądał cały czas. Ja jestem może nie tyle leniwy, ale nie lubię robić bezsensownej roboty. Czyli na przykład po każdym przejeździe go dopieszczać po 2 godziny. Okej, no faktycznie. Czasem dotrzeć do detali to jest naprawdę ciężko i nawet jak się spłuczę tą wodą, to i tak są zacieki, trzeba to jeszcze ciągle szmatką. A to dzięki temu właśnie nie będzie... Co właśnie dzięki temu osiągniemy? No wiesz, to co zauważyłeś, jest bardzo słuszną obserwacją. My to mówimy takie mycie w stylu Houdini, czyli takiego magicznego mycia, bo jedziesz z trasy, czy to MTB, czy na szosie, jak no, taka deszczowa pogoda jak dzisiaj, no wiedziesz na Kerschera, czy na tą bezdotykową myjnię, wrzucisz 2 złote i wiesz, płuczesz rower, no wydaje się być on czysty, ładujesz go do bagażnika, wyciągasz go rano, czy po prostu już w świetle takim porządnym, jak on przeschnie, on cały czas podkryty jest warstwą brudu. No. No więc teraz wyobraź sobie, że jak nałożysz tą powłokę, to nie dość, że za 2 złote to już nie będziesz miał co tam myć, zrobisz to 2 razy szybciej albo nawet częściej, bo to strumień wody po prostu oderwie cały ten brud. On nie ma szansy się wiązać z ramą lakieru. Właśnie taki smar pochodzący też czasem z napędu, który się tam gromadzi, szczególnie w tych ciasnych miejscach w ramie, to on właśnie aż tak nie przylega do ramy i dzięki temu właśnie wystarczy to spłukać? Tak. Okay, no, to jest super. Idea jest taka, że każda powierzchnia jest porowata i lakier bezbarwny no, ma rolę zabezpieczającą to, co jest pod nim, czyli ten kolor, żeby on był połyskliwy, albo jak są w macie, no to matowe, ale żeby on nie tracił tego swojego koloru. No, no, no. I ta powierzchnia jest porowata, w związku z tym, tak jak na tym stole jest, wiesz, no, to jest też taki matowy, no, tak, porowaty, tak, no. Łatwiej on się brudzi, to ja wiem z doświadczenia i wszystkie takie powierzchnie. Powłoka ma taką rolę, że ona się krystalizuje i uzupełnia wszystkie te pory, żeby to było super gładkie. Okay. Jak coś jest bardzo gładkie, no to tak jakbyś wiedział, że nie ma się do tego jak przylepić. Tak. Nie ma jak się utrzymać. No bo też cudów nie ma. To nie jest tak, że rower nigdy się nie obrudzi. My mówimy, że jest brudoodporny, bo widzimy i to też nasi klienci mówią, że o 50, 60%, 70% nawet ten rower po prostu jest mniej brudny po jeździe. Co jest bardzo dużo, no tak. Jak sobie zrobisz tak pół na pół, kurczę, albo z kumplem pojedziecie na single tracka i ty będziesz miał zabezpieczony rower, nie? No. I tacy nam klienci wysyłają zdjęcia, no to mówią, kurczę, no jest różnica, nie? Muszę takie właśnie testy porobić. Wyobraźcie sobie, że 2 razy rzadziej musicie czyścić swój rower. No.
No wiesz, przetestujesz to dopiero, tak, potem jeszcze no. odpowiesz, natomiast no, my już jesteśmy na rynku, tutaj w Polsce produkt wprowadzamy, jest obecny rok, ale to taki był rok przygotowań do tego, natomiast Anglicy, bo producent jest z Wielkiej Brytanii, już 2 lata opracowała formułę, bo nie sztuką byłoby przełożyć jeden z preparatów, który mamy w linii samochodowej na świat rowerowy. Właśnie dlaczego, czym to się różni? No, różni się tym, że wymagania klientów, w ogóle użytkowników samochodów są trochę inne i używanie samochodów jest inne. Więc no, można byłoby przełożyć, zmienić etykietę i powiedzieć, a mamy magiczny produkt. A chciałbym jeszcze się spytać, jak to jest, jak ktoś ma używany rower i który już ma jakieś tam rysy, troszkę zadrapań, czy na taki rower też jest sens nakładanie tego? No, warto sobie na pytanie, czy chcesz mieć te takie funkcje. Funkcje właśnie tej brudoodporności, łatwiejszego mycia, więc też. Zaczęli ludzie pytają, no ale czy jakoś muszę specjalnie przygotować ten rower? I nie. W zestawie masz taki środek odtłuszczający, który ci no, wyjaławia praktycznie ramę, żeby na niej nie było żadnych właśnie pozostałości olejów, smarów, żeby ta powłoka miała szansę się związać. I ona nie niszczy też lakieru, który jest nie, już na ramę. Nie, bo wiesz, ta powłoka wiąże się na okres 2 lat. Więc to jest ta różnica pomiędzy woskiem i innymi preparatami, żeby możesz nałożyć. Przez 2 lata aż... Tak, się wiąże z lakierem. Bo jest reakcja chemiczna, ona staje się no, częścią tego lakieru, tak jak taka forma lakieru bezbarwnego. Więc trzeba bardzo dobrze, skrupulatnie przygotować tą ramę przed. I na używanej ramie, to jest ciekawe, co też nasi użytkownicy nam zgłaszają, aż tak bardzo na to nie uważamy, że to jest najważniejsza cecha, w szczególności dla posiadaczy nowych rowerów. Ale w używanych, jak masz taką ramę już trochę wypłowiałą, 2-letnią, 3-letnią, no to nakładasz to i ta rama zaczyna wyglądać jak no nowa, no brzmi to magicznie, ale ten lakier po prostu nasyca całą tą barwę, więc zaczyna się tak błyszczeć. Jak był zmatowiały, będzie błyszczący z powrotem. Jest ekstra, ja ci potem pokażę i może to będziesz mógł pokazać też w filmie, na przykład elementach, ja na swojej szosie, która stała, no nie powinienem się przyznawać, ale 1,5 roku na balkonie po prostu, trochę nie zapomniałem, w sensie przeszedłem na MTB i wiesz, i wypłowiały mi wszystkie elementy, które były czarne, czyli zaciski hamulców, mostek, no wszystko, zrobi się matowe. Kładziesz tą powłokę i ona zaczyna być nasycone czarne, jakbyś po prostu no, wymienił element. Czyli na przykład na obręcze to też się stosuje? Tak. No, na obręczach fajnie jest strasznie wkurza, jak obręcze trzeba czyścić i między szprychami, między nyplami tam wkładać tego palca jeszcze, żeby wydłubać. No to nie, no to tutaj generalnie jak tak idealnie dobrze to pokryjesz, bo ta skrupulatność jest ważna, żeby ta powłoka się związała. Ale jak ona tam już będzie, no to na kreszerze podjeżdżasz i po dużym ciśnieniu wiesz, spłukujesz i po temacie. Natomiast jeżeli to byłby taki brud, wiesz, okej, nie zrobiłeś tego i tam po 2-3 tygodniach chcesz tam sprawnie oczyścić, no to mamy też fajny, bo mam akcesoria i szampon, który robi mega robotę. A jak to działa na matowe lakiery? Tak samo jak na błyszczące. Też to jest ważne. Ale połysk potem... No właśnie nie ma. Jak to wiesz, działa? To dlatego ten produkt był opracowany 2 lata, zanim wszedł do sprzedaży, bo chcieliśmy zrobić produkt, który może nie tyle, co będzie uniwersalny, ale będzie działał tu i tu. Żeby nie robić 2 osobnych produktów, prawda? Bo z jednego produktu można sobie 2 rowery pokryć, nie? I załóżmy, ty masz matowy, kolega ma błyszczący, no żeby się nie kupowali 2 produktów. To się, ludziom, mi się to przynajmniej kojarzy, że jak coś, co ma się świecić, ładnie mienić, tak. To że to jest polerka, ale polerka na przykład, no to nie jest polerka, tylko jakieś nałożenie powłoki. Tak, ta powłoka ma wiesz, grubość 1 nanometra. Jest bardzo mało. Dlatego ona, jeżeli jest powierzchnia matowa, to ona idealnie ją pokryje. Ona ten kolor matowy tak się nasyci i też ci pokażę zdjęcia właśnie na matowych ramach, jak to wyglądało, ale nie będzie się błyszczało. Bo żeby się wybłyszczeć, na przykład tak jak masz lakiery samochodowe, no to musisz nałożyć zdecydowanie grubszą warstwę, 40-60 nanometrów takiego lakieru bezbarwnego, potem dobrze go wypolerować i on zaczyna się błyszczeć. Super. Więc to może iść na matowe i tak samo matowe obręcze, no na każdej powierzchni, nawet na folię, jak nałożysz, masz też na folię. Jak ktoś ma oklejony już rower, to i tak... No, działa, tak? Tak samo działa, bo tutaj chodzi o to, żeby ten preparat mógł się związać z powierzchnią, czyli lakierów, bo go odtłuszczasz. I też zaprojektowaliśmy ten preparat, żeby działał na foliach. Bo wiemy, że użytkownicy NTB w szczególności, czy Enduro, no pod spodem zawsze mają ponaklejone. Producenci już... Teraz już się robi też trend, żeby cały rower po prostu ludzie oklejają już od nowości. To jeszcze... No, można sobie zafoliować, mi się to kojarzy oklejenie całego roweru folią, trochę tak jak piloty do telewizora kiedyś foliowaliśmy, żeby się nie zniszczyły, bo może jak będziemy sprzedawali, to będzie wyglądał jak nowy, nie? Wiesz, to jest trochę tak, natomiast newralgiczne elementy warto zabezpieczyć, ja na swoim też mam fabrycznie zabezpieczone,
ale tam też nożyłem powłokę, bo jak zjeżdżam z single tracka, to widzę, że na tym mojej, wiesz, ramię pod spodem, no to ja nie mam tylu zabrudzeń, co wszyscy kumple są oblepieni tym błotem. No. No i tak samo na szosach, wiesz, to są, walczysz o gramy, kilogramy. Kilogramy to w swojej masie, tak. Gramy roweru. Więc zawsze ludzie zwracają uwagę na przykład... Troszkę tego mniej brudu, to... Tak. Wiesz, no. No wiesz, folia, no tak jak kupujesz, no to czujesz tego masę. Ona ma... Te rowerowe powinny mieć około tam 80 do 150 nanometrów, nie? No. No, powłoka zostawia 1 nanometr. Tak. Więc teraz jak schodzisz z masy każdego elementu roweru, żeby ten... A potem doklejasz folii, to bardziej mówię o takich, wiesz, już ultra lekkich rowerach, no to może to nie jest droga, a powłoka po prostu jeszcze ci, wiesz, będzie pomagała zrzucać ten brud podczas tam cross country. Folia ma taką korzyść, że odpryski, tak. Tak się nie robi. Nie? No, no to tego powłoka nie zrobi. Nie. Właśnie o to chodzi, że wiesz, my też tak mówimy, że tu nie ma magii, w tym wszystkim jest nauka. Trochę to brzmi jak magia, że się mniej brudzi, ale tak faktycznie jest i to no, wszyscy, czy nasi ambasadorzy, czy normalni użytkownicy potwierdzają. Natomiast jest nauka, która sprawia, że powierzchnia po prostu tego brudu nie chce przyklejać do siebie, tak? No i ten efekt, co najciekawsze, przy pomocy naszej utrzymuje się bardzo długo, bo no można uzyskiwać to w różny sposób, ale trzeba było to powtarzać, albo no nie daje takiego efektu, właśnie tego wybłyszczenia, tej renowacji tych elementów zużytych. Więc naprawdę taki produkt, który ma wiele twarzy i tak naprawdę każdy w nim coś mówi, a moją ulubioną cechą jest to, a moją jest to. Goście, którzy teraz jeżdżą na rowerach, jest, grawerach właśnie. Grawerach. Tak, modna sprawa. Modne. To taka ulubiona moje sformułowanie jednego z naszych zawodników to jest takie, że mówi, wiesz, ja mam bardziej skarpetki, łydki brudne, zakurzone niż ramę roweru, bo kiedy wjeżdżam w las, nie? No bo faktycznie, no widziałem zdjęcia, no tutaj, tak jest. Na plecy tutaj, na tyłki powinny być takie tak. Powłoki jeszcze, żeby się do ciuchów nie... No wiesz, to dobre ciuchy i też mam tę warstwę taką odpychającą, wiesz, no tak jak deszcz i brud i tak no, dalej. No, też są takie tak. Preparaty. No dobra, ja już nie mam więcej pytań, może przejdziemy do... No chyba zrobiliśmy dużo suspensu takiego, tak. Jak to działa, więc no, przejdźmy do ruchu. Do nałożenia, a potem zobaczymy właśnie, bo to 24 godziny trzeba odczekać po nałożeniu. Tak, idealnie, żeby ten efekt obserwować tej takiej właśnie tego skraplania tego i wody i brudu, bo on tak jak na niezabezpieczonej powierzchni, no będzie po prostu mokre. A tu będziesz widział, że to ten brud, ta woda się zjeżdża w takie dosyć duże krople i po prostu spływa jak jest w dobrym miejscu, nie? Więc ten, żeby efekt w pełni obserwować, to 24 godziny należy odczekać, nie? Ale już jak nałożysz, to będziesz widział, że wizualnie jest coś już na tym i się dzieje. Dobra, super. To po 24 godzinach zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Najważniejsze, czyli tak, idealnie byłoby, wiesz... Co zdjąć. Tak, najfajniej jak to się robi, czy jak robią to panowie w serwisie, bo to usługę też zleca się do serwisu, żeby zrobili to profesjonaliści, no to demontują wszystkie elementy, to jest ta różnica, tak? Cały w domu rozgram. Jednak tego dostępu może być mniej, w związku z tym pokrycie tą powłoką może być mniej dokładne. W serwisie panowie wszystko ściągną, wyczyszczą i wszędzie dokładnie tym pokryją, prawda? Natomiast zróbmy to w takim domowym sposobem trochę, w sensie tak jakbyś to kupił sobie produkt i zrobił go w domu, no bez demontażu tego wszystkiego. I efekt skupimy się na ramie i na tych dodatkowych elementach po prostu, nie? Dobra. Co mamy w środku tego pudełka? Ceramika. 15 ml tego płynu magicznego. No i wszystkie akcesoria, które są potrzebne. Czyli aplikator do nałożenia, rękawiczki, żeby było bezpiecznie. Preparat do tłuszczenia ramy, żeby on się dobrze związała ceramika. No i dwie mikrofibry. Super. Do polerowania i do ścierania. Dlatego trzeba zanieść rower do serwisu, żeby w serwisie to zrobili, bo oni ściągną wam cały hamulec od razu, cały napęd, a wam w domu się nie będzie tego chciało robić, ale postaram się tutaj dojść tak precyzyjnie, jak tylko mogę. I to jest Porszek właściciela, widzicie, idealnie w kolorach się dobraliśmy i widzicie tutaj właśnie kropelki, jakie są takie zwięzłe i okrągłe. Na pewno w swoich samochodach tak nie macie. Minęło dopiero jakieś 3 godziny, jak ta powłoka była nałożona, ale efekt, powiem wam, że jest już niesamowity. Przecież patrzcie tutaj w tej róży ramy, jak się odbija druga, no jak lustro. To jest niesamowite. Thank you.
No i tak wygląda ten rower po jeździe naprawdę w sporym błocie. Przejeżdżałem przez kałuże kilkanaście razy i naprawdę na tej najdłuższej rurze ramy nic nie ma pod spodem, żadnych odprysków, no naprawdę jest to znikoma ilość. Ogólnie rama jest całkiem czysta, korby tak samo. Najbardziej brudne jest tak naprawdę siodełko, które no oczywiście jest najbardziej porowate. Teraz obmyję ten rower troszkę w niektórych miejscach wyższym ciśnieniem, jak na przykład ramę i takie miejsca, gdzie nie ma uszczelek, a tam, gdzie są uszczelki, niższym, żeby nie uszkodzić niczego, i zobaczymy, jak to schodzi podczas mycia. Tak naprawdę, szczerze powiem wam, że jestem zachwycony tym produktem. Ten rower, no tak naprawdę się nie pobrudził jakoś za bardzo. Musiałbym jeszcze tą powłokę sobie założyć na obręcze, bo jeszcze w tych miejscach bardzo się gromadzi ten brud. Ale poza tym rower nie wymaga dużo czyszczenia, nie brudzi się aż tak, lepiej wygląda, więc uważam, że to jest naprawdę świetna usługa. Możecie ją u mnie wykonać na razie za 500 zł. Czemu tak drogo? Ponieważ po pierwsze, ten produkt troszkę kosztuje, po drugie trzeba rozebrać rower i złożyć go z powrotem, co naprawdę pochłania sporo czasu, żeby zrobić to dobrze, ale trzeba pamiętać, że jest to zabieg wystarczający aż na 2 lata, a efekt jest naprawdę super, szczególnie dla osoby, która już ma drogi rower za 20, 30, 40, nawet więcej tysięcy złotych.